A, dobra. Dzień dobry, witamy na kolejnym materiale. O czym będzie dzisiejszy odcinek? Jaki jest na niego pomysł? Więc pomysł jest taki, że nie ma na niego pomysłu, ale to nie dlatego nie ma na niego pomysłu, że nie mam pomysłu, tylko tym pomysłem będzie brak pomysłu. Ostatnio parę odcinków było dosyć zadaniowych, z jakimś tam ułożonym scenariuszem, konspektem, ze względu też na te siedzące, wysiedziane przez nas w domu dni, to zawsze jakiś temat było trzeba wymyślić, bo nie można się nakręcać w czterech ścianach. Więc dzisiaj pomysł jest taki, że idziemy sobie na pełną nockę do lasu. Mamy 10 czerwca. Ja tutaj daty będę mówił, kiedy jesteśmy, ponieważ Monika powiedziała kiedyś, że po co ci ludzie na tym YouTubie mówią, jaka jest data, skoro i tak ktoś będzie to za 10. Albo godzina. Życząc komuś dobrego popołudnia. Albo godzina. Tak, jednocześnie ja powiem tak, że ze względu na to, że mamy 10 czerwca roku 2020, bardzo dziwnego okresu, który za 5-10 lat będzie wspominany zupełnie inaczej, albo w ogóle, co przez niektórych, to niektóre wypowiedzi czy komentarze pewnie w czasie materiału będą nawiązywały do tego dziwnego okresu. Dlatego ja tutaj zaznaczam, że jest 10 czerwca 2020 roku, wszyscy maksymalnie wymęczeni i teraz ta kolejna nocka do lasu w czasie naszej leśnej kariery jest dla nas naprawdę czymś długo wyczekiwanym odetchnięciem, powiewem świeżości, powiewem normalności. Ponieważ jest środa, godzina 20:10 i my właśnie jesteśmy któryś kilometr w lesie i będziemy szli tak długo, aż zrobi się ciemno i wtedy będziemy się rozkładali. Trochę z ogłoszeń parafialnych, to jakiś czas temu, niedawno, zostałem nominowany do Hot 16 Challenge, tak? Dobrze, to zapowiedziałem. Tak, przez kolegę Luciana, właściciela kanału Lucian Andrychów. Ja za tą nominację chciałem serdecznie podziękować. Ja się chciałem postarać, ja się zacząłem wstępnie przygotowywać. Jednak człowieku, ja nigdy w życiu nie poczułem się bardziej nie na miejscu, niż próbując rapować na początku sam do siebie. Ja mogę skoczyć ze spadochronem, mogę skoczyć z bungee, niż zrobić jakąś inną rzecz, ale rapowanie po prostu, nie czuję tego zupełnie, to by po prostu bym zniszczył sobie kanał i byłoby to całkowicie zrozumiałe, że ludzie uciekają. Więc ja ci, Lucian, ślicznie dziękuję za nominację i za pamięć o mnie, więc serdecznie pozdrawiam. No i wybacz, po prostu się okazało, że to mnie przerasta i ja tego po prostu, jak już wspomniałem, zupełnie nie czuję. Tak, za chwilę wejdziemy, żeby za długo w jednym miejscu nie gadać. Wybrałem sobie taki kadr fajny, bo rozdroża mają sobie coś magicznego. Tutaj mamy jedną drogę, tutaj mamy jedną drogę. My żadnej nie wybierzemy, my się udamy tam, bo tam jest trzecia droga. Kilka odpoczynku, wytchnienia, mały przystanek na naszej wędrówce. Dlaczego? Ponieważ kapitalny widok. Domek na środku jeziora. My ten domek znamy, bo to są nasze okolice, więc ja się nie dziwię. Z drugiej strony, idąc sobie już tak teraz spokojnie swoją znaną mniej więcej trasą, można, tak sobie pomyślałem, żeby fajnie pokazać kamerkę troszkę w dół. O. Żeby pokazać właśnie jakieś ładne, może wyprostuj ją, bo jest krzywo. O. Żeby pokazać jakieś fajne właśnie widoki, no to na pewno punktem tutaj w tym lesie, na tej trasie, to jest właśnie ten domek na środku jeziora. I może małe dwa słówka wprowadzenia, korzystając z tego, że stoimy, jaki jest plan bez planu na nasz nocleg, jak będziemy spali, więc ja mam ze sobą tą plandekę naszą, moją wzmacnianą 2x4, którą już tam kilkakrotnie razy chwaliłem. Teraz będzie w ustawieniu takim jak ostatnio, tylko będzie taka modyfikacja, że my się tam będziemy chcieli zmieścić we dwójkę. We dwójkę plus bagaże. Ja myślę, że to będzie się dało zrobić, ponieważ położę się nie wzdłuż ściany pionowej, tylko położymy się wzdłuż spadu, więc mamy te 2 metry. No i przestrzeń dwumetrowa, to jeżeli klimaty mają 50 cm, ja zabieram centymetrów jakieś 70 po bokach, Monika podobnie.
To zostaje nam różnica pomiędzy tymi dwoma siedemdziesiątkami do 200 metrów, 60 centymetrów teoretycznie luzu, matematycznie rzecz biorąc. I mam nadzieję, że nam to wystarczy. Nie zrealizuję dzisiaj również jeszcze materiału o namiocie. O namiocie nie zrealizuję, a chcę go bardzo silnie zrealizować. To może tak słowem wstępu, ponieważ jest, widzę, że silna moda na hamaki, jest silna moda na spanie pod tarpami jako następny X-level w rozwoju, więc teoretycznie użycie namiotu oznaczałoby, że cofamy się w rozwoju, a ja chciałbym właśnie tutaj nie wartościować rodzajów wybranych przez nas zastosowań sprzętowych, żeby to gdzieś na jakiejś drabince gradacji stawiać, że to jest jakieś osiągnięcie bądź spadek. Jest szereg miejsc, gdzie jest szereg momentów, gdzie jestem za namiotem, wykorzystuję swojego tarpa i namioty w relacjach mniej więcej pół na pół. I są, nie będę tutaj sprzedawał następnego materiału, ale generalnie przedstawię na następnym materiale, być może następnym, takie momenty, gdzie uważam, że namiot jest czysto rozsądkowym wyborem i po co się bić z przyrodą, z komarami, czy jakąś wielką pluchą i deszczem, skoro nie trzeba. Oraz właśnie to, że czasami jak chcemy być bardziej otwarci, tak jak dzisiaj mam pomysł, to biorę właśnie swój tarp i będziemy ze wszystkich dwóch stron otwarci. Patrzyłaś, kiedy mamy zachód słońca? Tak z ciekawości? Znaczy słońca i tak nie ma, ale kiedy będzie się ściemniało. 21:30, jakoś coś takiego. No dobra, no to mamy jeszcze niecałą godzinkę, żeby dojść do miejsca i się tak jakoś na miarę bezpiecznie rozstawić. Będziemy właśnie tutaj nad wodnymi terenami, jak wspomniałem, troszkę popadało, więc ja my się chyba zdecydujemy takie małe na piasku, chyba takie ognisko, nie? Takie jest plan. Łopatkę wzięłaś, saperkę? No i nie wyjmowałam jej z plecaka. Bezpieczna odpowiedź. Dobra, to idziemy się udać na miejscu, widzimy się na miejscu, jak zaczniemy się rozkładać. Minusem, tak jeszcze a propos tego, że będziemy pewnie komentarz, dużo dźwigasz, tak? Dużo dźwigam, lubię dużo dźwigać. Jako fanatyk plecaków lubię pchać i układać rzeczy w plecaku. Minusem jest takim, że mam całe mokre plecy i to jest takie niefajne przy plecakach uczucie, że jak ja to zdejmę, to dobrze, że nie mam na sobie bawełnianego t-shirta, tylko syntetyka. Dobra, to idziemy i widzimy się na miejscówce. Już prawie jesteśmy na miejscówce. Ostatnie jeszcze połączenie a propos właśnie pokazania jej fajności i schowania. Tutaj kończymy, za nami widać drogę. I to jest właśnie ostatni moment, jak korzystaliśmy z drogi. Później udajemy się w takie fajne, zarośnięte coś. W tym sezonie z naszym wyjściem to jest pierwszy widok na taką żywą zieleń z marszu. Więc widać fajnie, że wreszcie sezon powoli się zaczyna, tak przez nas utęskniony. I idziemy właśnie sobie tam, zniknąć za horyzontem i zniknąć dla świata przynajmniej na najbliższe 24 godziny. Widzimy się na miejscówce. Jaka dynamika zmian w naturze. My tutaj idąc ostatnio w nocy z przerażeniem odkryliśmy, że nasze bagno, które nas z dwóch, trzech stron osłaniało zazwyczaj, było tak suche, że pyliło, jak na nie się stanęło. Tymczasem widać, że sytuacja najwyraźniej się poprawiła. Znowu mamy nasze bagno, ale jednocześnie nasz kanał dostępowy jest troszkę większy. Ale przyjdziemy. Chyba widzę, że jest dobrze. No ale fajnie widzieć takie zjawisko, jak to, że te rowy znowu są mokre, a nie tak przerażająco suche. Już! Miejsce osiągnięte! Jesteśmy na miejscu. Dobra, to teraz tak. Potrzymaj kamerę, bo mam pomysł. Woda dotarczy na to nasze miejsce i pierwszą od dawna, dawna, dawna nockę w lesie. Chciałbym tutaj zrobić taki spektakularny gest i pochwalić się, ponieważ mój plecak ma tak zwany system szybkiego wypinania.
No, jest to często spotykana rzecz, ale akurat w moim plecaku po raz pierwszy, więc chciałbym tutaj nacisnąć te dwie sprzączki 10% niezbyt rozgarniętej jaźni i pokazać po prostu, jak się uwalniam od ciężaru, ale 90% podświadomości, to jest ta część, która za mnie myśli w dobrych momentach, pomyślała sobie i dała mi od razu do zrozumienia, czy ty na pewno chcesz, wiesz, jaką masz zawartość tego plecaka, czy ty chcesz zrzucić te puszki z metra na ziemię, łącznie w pakunku 16-kilogramowym. No ja sobie właśnie uświadomiłem, że nie, ja tego nie chcę robić, więc klasycznie się wypnę. Ach, to głupio zabrzmiało. Klasycznie się wypnę. Pas piersiowy, bo kiedyś zrzuciłem plecak z pasem piersiowym zapiętym. I to była amatorka. Ja zapłaciłem za to swoją cenę. Opla! Zrzucamy. Mokre plecy. Mokre plecy, mokre plecy. To jest cena za fajne ten, za fajne hobby w postaci fetyszu na plecaki. Sprzęt kamerowy. Teraz tak, czym się skończyło dla nas siedzenie w domu? Skończyło się profesjonalnym przygotowaniem do... I tutaj będziesz mogła pokazać, bo ja tego nie będę widział. Skończyło się profesjonalnym przygotowaniem sprzętów, tak żeby chodzić w pełni fajnie wyposażonym. Dlatego jak wspomniałem, wszystkie noże są oskurowane. Pokazywałem już dwa modele noża w domu, to było w marcu i kwietniu. Teraz wreszcie z terenu moją największą kosę dorobiła się skórzanej pochwy, to od razu się pochwalę. Jest to mój największy nóż, najbardziej Rambo i jednocześnie mój pierwszy nóż sprzed 4 lat prezent. No to może jeszcze jako didaskalia. Jak widzicie, ja siedząc w domu wszystko oprawiłem, co się dało w skórę. Więc tutaj mam pokrowiec na latarkę, najświeższy nabytek. Latarka z Biedronki. Jest 10 kwietnia. Więc ja mu powiem, że jeżeli ktoś to obejrzy w ciągu najbliższych 2-3 dni, jeżeli będę łaskaw to zmontować, to jest szansa, żeby latarkę z Biedronki za 6 zł nabyć. Za 6 zł wziąłem sobie od razu 4, żeby było na potem. O, i chowam do swojej właśnie super pochewki, miejsce na pasku mi się kończy. To jest kupne, to już było z Victorinoxem. No i oczywiście do mojego Opinelka też musi być. Więc no tak wygląda człowiek, który prawie zwariował w domu. Teraz przyszliśmy po normalność do lasu, ale powiem z drugiej strony, że to jest fajny komfort gadżeciarza posiadania tutaj takich rzeczy. Ten nóż mieliście okazję już widzieć 2-3 lata temu, jak byliśmy w grudniu na nocce, więc to jest ten Feng Shuhu i coś takiego było. Chińczyk, ale jemu nic nie brakuje. On naprawdę, jeżeli idzie o taki nóż z większą masą, bo on waży pod 300 gramów, więc w stosunku do 70-gramowego Opinela, czy równie prawie, że lekkiej mory, no to tutaj jednak czuć, że jest tego, że jest więcej ciężaru. Chińczyk, więc no tutaj teoretycznie nie powinien, żeby być poważnym, to nie powinienem poważnie nic mówić, no ale to, że służy, nic mu się nie stało, ostrze regularnie po każdym użyciu, więc odwdzięcza się jakąś tam swoją przyzwoitą pracą. Full tank, nie fajnie pomyślana rękojeść po latach pracy, że ona jest tak zaoblona tylko tak, żeby to fajnie w gablocie wyglądało, ale przy mocniejszym chwycie, ścisku krawędzie się wrzynają. Jakkolwiek mówię, no tutaj przy tym nożu nie mam prawa wymagać, więc fajnie, że jest, działa i się sprawdza, i się po prostu sprawdza. Tak, nie do góry nogami. Będziemy organizowali powolutku obozowisko właśnie z tą moją wymyślną plandeką. Przy plandece będzie trzeba trochę pomyśleć. Będzie trzeba pomyśleć, ponieważ ta wieje, bo pogoda jest niepewna, nie wiadomo jak będzie. Spektakularnie zrzucenie z siebie ciężaru. Mogliśmy pomyśleć i w sumie to odwrotnej kolejności zrobić. Trzeba pomyśleć właśnie nad rozstawieniem plandeki, ponieważ tam mamy zachód i jezioro. Z zachodu będzie nam wiało, więc musimy ją tak rozstawić, żebyśmy zadaszenie i w miarę najmniejszym oporem w kierunku wiatru to ustawili, żeby plandeka nie walczyła z wiatrem, a żebyśmy też jej nie mieli tak ustawionej bokiem, żeby jak w tunelu nam nie dmuchało na wylot. Dobra, no to my się powoli tego, powoli się rozstawiamy. Wejście za chwilę. A, jeszcze taka chwila. Smutny moment dla mnie jako fana pakowania plecaków. Ja to wszystko mam tutaj tak zmyślnie zapakowane, rozpakowane, zapakowane jeszcze raz troszkę inaczej. A teraz smutny moment, że będziemy powoli wywalali, dalej kolejnością przemyślanie, ale będziemy wywalali te rzeczy, żeby to wszystko rozczłonkować i za chwilę będzie taki tak niekompaktowo, jak ja to lubię na to patrzeć. O, tutaj przez przypadek jeszcze widoczny jest
skórzany pokrowiec na rezerwowy 10-litrowy z Decathlona. Z Decathlonu plecaczek taki, który być może później pokażę. Bardzo fajna rzecz. Ja nigdy nie pamiętam, żeby nosić ze sobą te siatki wielorazowe i w sklepie później mam irytację, że wciskają mi za grube pieniądze, że muszę kupić, żeby przenieść 10 metrów do samochodu zrobione zakupy. Więc taki fajny plecaczek. On jest zresztą sprzedawany w dwóch wersjach, bo przez przypadek tutaj też mam ten fajny plecaczek w wersji takiej bardziej w kieszeń, takiej prostokątnej, ale to może będzie chwila, to później pokażę, albo przy okazji na innym materiale. 8 zł całkowity zakup, mamy 10-litrowy wodoodporny plecaczek. Ma dwie szelki, ma komorę główną, więc nazywam to plecaczek. Ja sobie jeszcze dorobiłem taką modyfikację w domu z pianki. Mam usztywnienie, jeżeli akurat jest rozłożony i mam miejsce, żeby ten kwadracik z pianki gdzieś przy sobie mieć. Domek jest w trakcie, domek się wykańcza. Tak pomimo, że matematyki, jak sobie wcześniej patrzyłem, to teoretycznie właśnie z tym miejscem tak dobrze, że porobiłem tutaj właśnie te modyfikacje i odciągi. Zwiększę nam trochę miejsca, bo tak na żywo, jak się popatrzy, to właśnie jestem ciekawy, czy dalej jestem entuzjastycznie nastawiony do pomysłu, że dwie osoby tu się zmieszczą z bagażami bez problemu, czy też nie. Ale jak widać, rozkłada się elegancko i elegancko te wcześniejsze odciągi. Jak miałem wszystko pomyślane, to wszystko działa, spełnia swoje robotę, zadanie. Dupa. No, ale koncepcja mnie się podoba. To jest pierwszy raz na dziko w terenie na pełnej petardzie, nie opowiadam na pagórku za działką, nie rozkładam tego w działce, na działce jak ostatnio, tylko teraz już jest pełnoprawna wyprawowa rzecz. Jak my tutaj rozkładamy sobie i jak Monika się stara, to ja właśnie tutaj wpadłem na coś, co wyjąłem sobie z plecaka i kojarzycie, jak ludzie na tych kanałach różnych swoich bushcraftowych, właśnie outdoorowych, leśnych, że często jest poruszony temat kuchni. Ja już kiedyś się chwaliłem, jak wygląda nasza kuchnia, bo my chyba nie z tych gotujących w terenie. No więc pomysł na śniadanie może zdradzę, bo rano pewnie nie będzie się chciało. Więc nasza kuchnia leśna jest dyżurna. Ja nie śmiecę do opakowania od plandeki, różowe. Składają się 4 bułki hamburgerowe. Ich wkładem będą moje nieśmiertelne parówki. Czwarty rok. Ja już kiedyś wspominałem, że mój pomysł na bushcraftową kuchnię to 4 parówki pieczywo i musztarda do tego. Więc do przepisu, który chciałem tutaj pokazać, czego brakuje. Brakuje musztardy. To będzie wersja deluxe. Dlaczego deluxe? Ponieważ implementując między kawałki bułki parówkę, dodam tu ma to magiczne tutaj warzywko, cebula. Więc jeżeli będzie cebula, będzie parówka, będzie hamburgerowa bułka, otrzymujemy hot doga w lesie. Ogórka nie miałem jak taszczyć, bo było w ciężkim, dużym słoiku, a cały dzień w samochodzie z kolei by mi się w pracy nie do końca te ogórki mogły sprawdzić. W związku z tym właśnie to jest nasza leśna kuchnia, jaka nam się cały czas sprawdza. Jak powiem, jak próbowałem, zjadłem coś cięższego. To się źle kończyło dla żołądka, więc były różne próby, ale się skończyło, że mój organizm w terenie najlepiej reaguje po prostu z paróweczkami. I co, już można? Parówki omówiłem. Dobra, to co, naciągamy. Podejście drugie do karimaty. Tym razem się nie śmiejemy, jest poważnie, ponieważ jesteśmy w terenie. Ja mam tą karimatę wymienioną, która ostatnio mnie na mojej własnej działce prawie zatłukła. Tym razem idę w miarę chyba w pewnik. Ponieważ tutaj bez eksperymentu, materiałem, z której pianka jest zrobiona, jest pianka EVA. Przez niektórych często wymieniana jako EVA, ale to jest skrót EVA. I teoretycznie tutaj niczym nie ryzykuję, że to jest sprawdzone rozwiązanie, ponieważ z pianek EVA robi się karimaty.
Zobaczcie, jak ona fajnie wygląda w stosunku, no też jest samorobna, żeby nie było, to dlatego tutaj arkusze oryginalne z fabryki są dosyć krótkie, mają chyba tam 1500 mm, 1,5 metra, więc kawałek musiałem sobie tutaj dosztukować. Ona ma fajny, nie wiem, czy tu będzie ten połysk widać, że ona nie jest taka widać. Ona nie jest taka foliowa, jak zwykłe te karimaty do kupienia w marketach typu Auchan czy jakieś takie spożywcze markety, gdzie od czasu do czasu za 7 zł wrzucą karimatę. To jest naprawdę fajny materiał. Ja już widzę, że znowu tam, że coś się nie udało, jakiegoś zonka. No ale tutaj nie ma prawa się nie udać. Prawie KVA robi się karimaty, więc ja mam tutaj fajną, grubą 11-12 mm taką piankę. Co ona ma z właściwości w stosunku do innych takich karimat? Ona ma bardzo dużą pamięć. No choćby skały wiały, wiemy co robiły. Ona nie chce się wyprostować. Damy obciążniki. Musztarda sarebska po jednej stronie, chociaż może być lekko. Teraz czuję, że może być lekko. I do paróweczek sos chili. To są nasze jedyne dwa sosy, które w lesie posiadamy. Ponieważ chodzą w skład tutaj tej przepotężnej kuchni, którą uskuteczniamy. No i dobra, tak wygląda nasze schronienie. Ono jest gotowe. Zobacz, no teraz już jak się naprężyło, to ja znowu uwierzę, że chyba się we dwójkę tam zmieścimy. Jeszcze musimy tą ostatnią odcięciwę powtórzyć, co robiłaś, żeby była lampeczka, która nam będzie się tam przez większość nocy pewnie paliły dla bezpieczeństwa, nie? Pogoda jest taka pół na pół, jest taka 50-50, jeżeli idzie o możliwość wystąpienia opadów. Pół do 21, więc jeszcze mamy sporo czasu, no takie pół godzinki bezpieczne, żeby właśnie tutaj się jeszcze w świetle rozłożyć. Więc pomysł jest taki, że ja ostatnio pokazywałem, jak spaliśmy tam wzdłuż. Teraz pomysł jest taki, że żebyśmy we dwójkę się zmieścili. Muszę powiedzieć, jakbyśmy obok siebie spali, to chyba też nie jest źle. W poprzek się nie zmieścimy, nie ma opcji. Czy w poprzek, czyli w ten sposób? Mhm. Tak? Poddajesz wątpliwość mój pomysł? Mhm. Pamiętaj, że nogi nie wymagają miejsca. Aha. Grunt, żeby tam nogami... No, przykryjemy się plandeką. No takie warunki. Więc to teoretycznie, jakbym się głębiej z tym schował i tu by się położyło jeszcze plecak, plecak, to mamy ściankę fajną. No okej. Okay. No, ale dobra, no teoretycznie jest ryzyko troszkę, że coś tam możemy wyrwać, bo tu jeszcze przyjdzie grubość śpiwora, nie? Mhm. No, miejsca by było dużo jeszcze i właśnie łącznie na plecak, tylko właśnie nie wiem, czy nie będziemy nogami wierzgali i się nie skończy okaleczeniem schronienia. No jeszcze możemy spróbować wtedy wzdłuż. I czy my się we dwójkę wzdłuż zmieścimy? Ale myślę, że możemy być dobrej myśli, bo to chyba źle nie wygląda. Plecaki da się tam pod nogi, tak jak ostatnio miałem. Będziemy mogli się przytulić, dodatkowo będzie ciepło. Jakby mi karimata mnie nie dogrzała, to zrobi to moja własna żona. Ale ona ma pamięć. A wy się odwrotnie połóż. Ja odwrotnie, no w sumie mogę, generalnie to chciałem tym przyjemnym w dotyku do ciała. No, ale aha, może, no dobra, bo... Masz rację, no mogę później sobie przecież przewrócić. Więc jesteś głosem logiki tutaj w tym nagraniu. Wiesz, że według mojej prognozy na pewno będzie padać, nie? Tak? Mhm. No fajnie. Będziemy się suszyć. No najgorsze tam, noc jak noc, najgorsze to będzie rano w takim barłogu się, kurde, organizowanie, jak to wszystko takie będzie takie sobie, nie? Ale to co, trzeba by twoją karimatę jeszcze teraz wziąć? Moniki, karimata jest typowy, bezpieczny wybór. Karimata z Decathlonu, z pianki sieciowanej, więc to też jest lepsza pianka niż ta w marketach za 8 zł. To ma zamysł, grubość w okolicach 8 mm, ja już widzę, że moja jest jednak dużo, dużo grubsza i to widać. Jaka jest ciekawostka? Może ktoś będzie umiał się wypowiedzieć. Trzeba pilnować, żeby tych nie potrącać, nie potykaczy. Jakby ktoś się mógł wypowiedzieć. Całe życie, jak to kupiłem, patrzcie, jaka fajna karimata. Jak jest mokro, to kładziemy sobie do gleby i nam się tutaj nie brudzi, nie moczy, a śpimy na tym. Podczas gdy spotkałem się już kilka razy z opinią,
że ta alumata jest reflektorem ciepła naszego i to my na tym śpimy, a nie na tym szarym, ponieważ jeżeli śpimy na szarym, to ciepło przechodzi przez pory piany, gdzieś tam daleko dopiero tej alumaty dotyka i dopiero wtedy ona nie ma już siły, żeby tego ciepła oddać. No to jest taka fizyka, że jestem ciekawy, czy to my za bardzo się nad tematem zastanawiamy, czy może ktoś kojarzy, no albo wytestujemy to i może będziesz spała w ten sposób. No tak, zrób tak, jak powinno być, po Bożemu. Chociaż z drugiej strony, żeby nie było, to dla mnie taka jest logika troszkę, no że to nie będzie oddychało, ale moja też nie prawa będzie oddychała. Prawa fizyki nie zawsze są rozumiane przez humanistów. To kładziemy ci wtedy srebrny do góry? Tak, poproszę. Tak, no wygląda... Chyba jedyne. No, gdyby tam nie kopać na dole tymi nogami, no to może, ale tutaj wydaje mi się, że chyba to fajnie wygląda. To dwa plecaki raczej wsuniemy. Wypowiemy się rano. No, dobra, to teraz trzeba by zrobić cięciwe ze światełkiem i śpiwory rozłożyć, więc wrócimy za chwilę, jak to będzie, bo nie ma sensu, żebyście obserwowali proces rozbierania się. No. Test kamuflażu z 10 metrów. No tutaj widać tak troszkę, że to jest ten materiał taki ceratowy, pomimo zastosowania kamuflażu i pod pewnymi kątami tutaj widać, że się odbija ta ceratowość, ale to jest nieistotne, taka po prostu cecha, tak mówię. Co będziemy dzisiaj jeszcze testowali? Mamy 10 czerwca, wczesna w miarę wiosna, komary dają się we znaki. Różnych propelentów próbowaliśmy, jak dla mnie to ich skuteczność była taka troszkę zawsze dyskusyjna. No, po YouTube'owych kanałach u innych widać, że jest coś takiego podobno kapitalnego jak muga. Nabyliśmy, sprzykaliśmy się jakieś 10 minut temu i mam wrażenie, że faktycznie tak jakby przestały obsiadać, dziabać, więc po 10 minutach to działa fajnie. Dostaliśmy dziwny egzemplarz tego, ponieważ w ten sposób nie psika. Już my myśleliśmy, że jest popsuty. Nasz egzemplarz się okazuje działa tylko w momencie, jak jest do góry nogami. O. Widać migiełkę. Nie wiem, o co chodzi. Błąd w budowie, czy po prostu ten typ tak ma, że trzeba się psikać w ten sposób. Też taka ciekawostka. Minęło jakieś 30 minut. Koniec testu mugi. Koniec testu mugi. Ja już wszystko wiem, co mogę w temacie powiedzieć. Komary, chyba owszem, jeżeli nie wyszły gdzieś, nie mają przerwy, to komary przestały, mam wrażenie, wcinać. Jest cała masa tych wrednych muszek. Muga na muszki. Czy to są meszki, czy muszki? Muszki, nie wiem, takie małe dziadostwa. Takie małe dziadostwa obsiadają, siadają wszędzie, jest tragedia. Na to na bank nie działa, im to w ogóle nie robi. Więc taka szybka relacja z 30-minutowego testu mugi. Komary chyba tak, podejrzewam, że chyba tak, że chyba możemy polecić, ale te ustrojstwa małe chyba nie, chyba nie możemy do końca w czystym sumieniu polecić. Na pewno nie, bo od samego początku, jak się wypsikałem, to te małe paskudstwa nas obsiadają. Jak wspomniałem, film nie ma motywu przewodniego. Przyszliśmy sobie po prostu do lasu na nockę. W związku z tym myślę, że też dużo więcej kręcić nie będę. No to może jeszcze na koniec mała relacja, recenzja tego, co jest w środku. Dokładnie to samo, co widzieliście, jak to testowałem na działce. Dzięki temu fajnie się to teraz rozstawiało dosyć szybko i sprawnie, wiadomo było, co chcemy osiągnąć. Jedynie co doszło i się okazuje, że aż tak duże miejsca nie zajmuje więcej, to w klasycznym ułożeniu po prostu Moniki druga karimata i drugi śpiwór. Widzę, że nie będzie tragedii, tak jak początkowo się przestraszyłem, że chyba będzie trochę mało miejsca. Nie jest mało miejsca, dalej jest miejsca wystarczająco. Ja mogę usiąść, Monika będzie mogła spiąć na łokciach, albo też usiąść, jeszcze nie testowaliśmy, bo jest troszkę mniejsza. I dwa plecaki, mój zasobnik piechoty górskiej i Moniki WZ-97 idealnie się mieszczą, tym bardziej, że ten drugi, jak już też nieraz na wcześniejszych filmach pokazywałem, jest miękki, to jest worek obszyty taśmami, w związku z tym po wypróżnieniu on się zwinął w kulkę i przestał zabierać jakiekolwiek miejsce. Więc to tak właśnie wygląda nasze już tutaj ściemniające się przygotowane schronienie, jak już pokazywałem, tak wygląda w komplecie. My teraz sobie siadamy do relaksu, cieszenia się naturą, może trochę w ciszy, jak przestanę gadać. Uzupełnienie materiału. Wcześniej zapowiedziałem, że teoretycznie fajny klimat, może tam jakieś małe, cienkie ognisko sobie zrobimy.
Ale chyba nam się zmienia, chyba nam się zmienia. Doszliśmy na miejsce, już mamy późną, późną noc, parę godzin minęło i chyba zaczęliśmy odkrywać uroki teraz dla odmiany lasu ciemnego, lasu, bym powiedział, cichego, nie cichego, bo tutaj żaby dają na potęgę, ale że jest magia, ponieważ jest ciepło, całe szczęście, około 14 stopni, a jeszcze tydzień temu mieliśmy 0 stopni przymrozki w nosy, że fajnie siedzi po ciemku, fajnie się tą naturę kontempluje. I troszkę się chyba zaczęliśmy już nastawiać psychicznie też do tych obszarów pilotażowych bushcraftu, gdzie tych ognisk nie można palić poza miejscami wyznaczonymi. I się okazuje, że to jest naprawdę, jak siedzi coś takiego w głowie, bo tak no, mieliśmy w głowie, że raczej tego ogniska nie będzie. Później chwila fascynacji, a może jednak. Ale jak już usiedliśmy sobie i po ostatnim właśnie nocnym marszu przez Bory, który zrobiliśmy i się okazało, że nocą las ma też bardzo fajnie dużo do zaoferowania, to jest klimat, siedząc sobie tutaj tak po prostu totalnie po ciemku, wsłuchując... Sowa czy ludzie? O, to wypadałoby się z powrotem utajnić. Zachęcamy do siedzenia w ognisku, bez ogniska. To też takie nocki bez ogniska mają swoją magię, a my się tymczasem kitramy, bo... Aha, to żeby nie było jakiejś wizyty, bo może kłusowników szukają. Dobra, to jeszcze raz na razie.